Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Kończą się nam, drodzy państwo, powoli wakacje, kończą nam się chyba upały, choć jeszcze upalny weekend przed nami, jak wskazują prognozy, ale pogodzie, klimatowi i temu wszystkiemu, co związane z zmianami klimatycznymi, chcemy się teraz przyjrzeć. Przy telefonie Sebastian Szklarek, autor, współautor bloga Świat Wody, na co dzień pracownik Polskiej Akademii Nauk, magister ochrony środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, zastanawiam się, od czego zacząć. Zacznijmy od pytania, które wraca trochę jak bumerang, bo co roku mamy zdjęcia i z polskich miejscowości, i z zagranicy, mówiące o powodziach, suszach, pożarach, tego rodzaju zjawiskach. I jak pan patrzy na te wszystkie zdjęcia, filmy, to czy skala tego problemu jest większa, czy po prostu jest tak, że co roku jest taki cykl, że musimy się trochę pomartwić, albo pozachwycać, albo poprzejmować pięknymi albo groźnymi zjawiskami meteorologicznymi? Tak, raczej tutaj są jak gdyby trochę dwie kwestie. Mhm. Tak, jedna, że media z chęcią wychwytują takie skrajne zjawiska. Tak. Natomiast rzeczywiście faktem jest to, że mimo rozwoju i przesyłu tych informacji bardzo szybkiego, to rzeczywiście susze są coraz częstsze i coraz bardziej intensywne. Tak? I to nie jest tak tylko, że to po prostu korzystając z technologii my bardzo szybko wychwytujemy takie miejsca na świecie i wtedy ta informacja bardzo szybko krąży. Tylko rzeczywiście ten problem narasta z roku na rok wraz z ocieplaniem się naszej planety. Coraz częściej takie skrajne zjawiska mogą występować. No właśnie, bo na pewno spotyka się pan z tego rodzaju argumentami, które też wracają regularnie. Panie kochany, upały i susze to były zawsze, nie ma się tym co za bardzo przejmować. Raz było cieplejsze lato, raz było zimniejsze, raz była cieplejsza zima, bardziej mroźna i śnieżna, raz mniej. Cóż to z tym zrobić? Machnąć na to ręką i po prostu zakładać kurtki albo krótsze rękawki w zależności od problemu i zjawiska. No tak, ale to ja w takich przypadkach zawsze staram się sięgnąć do konkretnych danych i na przykład analizowałem ostatnio dni upalne u siebie w Łodzi, czyli to dni upalne to jest, kiedy jest temperatura powyżej 30 stopni. I w latach, tam chyba historia pomery jest od 1950 mniej więcej, no to tych dni upalnych średnio w ciągu roku było 5-6. Natomiast obecnie już jest to 10, tak? A jak jeszcze popatrzyłem ostatnie 10 lat, no to to co było kiedyś średnią, te 6-7 dni w roku, no to teraz to jest w ostatnich 10 latach to najmniej było tyle, tak? Zazwyczaj było nawet więcej. Więc to jest jeden z takich symptomów i po prostu trendy wieloletnich pomiarów idą w tym kierunku, że jest coraz cieplej, że te opady, jak już pada, to właśnie takie nawalne nam przechodzą. A w pozostałych dniach nie pada, więc to też problemu na przykład suszy nie rozwiązuje, bo no nie da się, żeby wysuszona ziemia przyjęła w krótkim czasie taką ilość wody. No i to też można popatrzeć po ostatnich zimach. No owszem, mroźne zimy nadal będą się trafiać, czy jakieś bardziej śnieżne, ale teraz ta ostatnia zima, która dla osób starszych, z którymi rozmawiam, no jakoś chłodniejsza była, ale jak się popatrzyło w dane statystyczne, to wcale nie była chłodniejsza, tylko była w dawnej normie. My już mam wrażenie, że się przyzwyczailiśmy do tej trochę cieplejszej temperatury i w momencie, kiedy się zaczyna robić trochę chłodniej, coś, co kiedyś było w normie, to my to postrzegamy jako coś bardzo chłodnego, coś jakąś anomalię zimna. A czy to źle, że się przyzwyczailiśmy? Mówię źle w tym kontekście, że czy to po prostu jest zjawisko takie, bo wie pan, jakby ta dyskusja trwa i oczywiście pewnie będzie trwała aż po koniec świata, dotycząca tego, na ile człowiek może wpłynąć na to, co się dzieje, jeśli chodzi o ocieplenie i zmiany klimatu, bo tu też wraca taki argument, cóż my tu gdzieś pojedyncze obywatele w Polsce możemy sobie pozałamywać ręce co najwyżej, ale przecież świata nie zmienimy, bo wielkie koncerny, bo wielkie gospodarki, bo wielkie państwa, a to czy ja odkręcę ten kran, czy nie odkręcę na dłużej, to przecież nie ma znaczenia. Znaczy, no ma znaczenie przez nasze wybory konsumenckie. To, co my robimy, to, co kupujemy, ma jakiś wpływ. I tutaj bardzo dobrze to było widać przy okazji konfliktu na Ukrainie, tak? Jaka jest siła w pojedynczych działaniach, bo bojkot konsumencki doprowadził do tego, że część firm, które było niechętnych do wyjścia z Rosji, jednak z tej Rosji wyszła, tak? I to samo tak naprawdę można robić na wielu innych szczeblach, bo
No, często właśnie też się pojawia, a co my możemy, skoro Polska tam emituje ileś węgla, a więcej robią Chiny. Tak. Ale to niech każdy z nas spojrzy w domu, ile produktów jest z Chin, albo komponentów tych produktów, tak? Europa jakiś czas temu i świat zachodni przerzucił koszty pracy i koszty środowiskowe gdzieś tam właśnie na Chiny czy inne regiony świata. I teraz wygląda, że my jesteśmy czyści, a tak nie jest, bo my cały czas korzystamy z tych zasobów, tylko po prostu spalanie jest gdzieś indziej, tak? I to w statystykach krajowych wygląda, że my nie jesteśmy najgorsi. Natomiast w przeliczeniu na jedną osobę, bo tu trzeba patrzeć właśnie tak, że to, co my korzystamy, to, co my zużywamy na co dzień, no to jak przeliczymy na osobę produkcję dwutlenku węgla, no to wychodzi, że jednak Polska nie jest wcale tak gdzieś tam z tyłu, tylko jest w czołówce, tak? Zastanawiam się jeszcze o takim bardzo koszuli bliższej ciału i efektach zmian klimatu, których wszyscy będziemy mogli dotknąć, i to nie w perspektywie jakichś tam 100 czy 50 lat, ale w perspektywie kilku lat. Czy brak wody, problem z dostępnością wody może być rzeczywiście zjawiskiem, które dotknie Polskę w najbliższym czasie? Znaczy, jeżeli chodzi o wodę taką wodociągową, to raczej jest mniejsza szansa, bo my korzystamy z głębokich zasobów wód podziemnych. Oczywiście to nie oznacza, że mamy teraz wszystko odkręcić kran i tą wodę marnować, bo trzeba pamiętać, że to są zasoby wody, które się tworzyły setki, jak nie tysiące lat. No ja przykład tu właśnie znowu wrócę do swojej łodzi. Najstarsze ujęcie to jest woda, która ma 11 tysięcy lat. Więc jej odpompować ją jest łatwo, wsadzić pompy technologicznie, jesteśmy do tego przygotowani. Natomiast no, odtworzyć to już nie jest taka prosta sprawa, bo żeby była ta jakość wody, no to musiałoby się tyle samo co najmniej przesączać ta woda, żeby się mogła przefiltrować. Natomiast no, problemem będzie przede wszystkim dostępność wody dla rolnictwa, bo te zmienne warunki opadowe powodują, że rolnictwo, które jest w dużej mierze zależne od opadów deszczu, no ta produkcja może być bardzo zmienna, tak? I tutaj jeżeli mamy naprzemienne susze z nawalnymi opadami, no to tu jest zachwianie już produkcji, bo za dużo wody w krótkim czasie też jest niedobre dla upraw, a do tego dochodzą jeszcze jakieś silne wiatry, które wywiewają tą urodzajną wierzchnią warstwę gleby, czy jakieś gradobicia, czy inne takie ekstrema, które coraz częściej się pojawiają. No i to wszystko łącznie wpływa na trudniejsze warunki do produkcji rolniczej. No i cały sektor też turystyczny i te działy gospodarki, które korzystają z wody powierzchniowej, tak? Bo jeżeli zaczynają wysychać rzeki i zbiorniki, no to rekreacja i turystyka jest znacząco ograniczona. Taka sucha pogoda, wysokie temperatury i brak albo niewielkie przepływy w rzekach, czy przede wszystkim w zbiornikach, no promują też zakwity sinic, tak? I to też jest kolejny czynnik, który jest wzmocniony przez zmiany klimatu i przez zanieczyszczenie wód, a który później nam utrudnia takie normalne korzystanie z tych zasobów wody. Myślę, że to nie będzie jakaś bardzo odkrywcza teza, ale rozumiem, że w dużej mierze te sprawy dotyczące zmian klimatu wynikają z nadmiernej eksploatacji naszych dóbr naturalnych, mówię naszych jako ludzkości szeroko rozumianych, i tego, w jaki sposób my działamy. Okej, ja to przyjmuję. Czy jedyną odpowiedzią jest to, co słyszymy na przykład od prezydenta Emmanuela Macrona, który mówi wczoraj, że żyjemy u kresu ery obfitości, że za chwilę czeka nas wielki przewrót, a jak zerkam na pomysły na przykład w planie Fit for 55, czy planie na ograniczenie właśnie CO2, no to wynika z tego, że era taniego, szybkiego latania na weekend do Włoch, era tanich samochodów na tanią ropę, era takiego wszechobecnej dostępności na przykład całego mnóstwa sprzętu elektronicznego. Czy to wszystko się kończy tak naprawdę, jeśli chcemy uratować, mówię górnolotnie, planetę? Znaczy problem jest taki, prawdopodobnie tak, bo tu na przykład problem z dostępnością wody to już powoduje konflikty w wielu regionach. Problem z tym wszystkim jest taki, że w to wszystko, w ceny produktów nie są wliczane tak zwane koszty środowiskowe, tak? Bo może wytłumaczę to na przykładzie drzewa, będzie najprościej. My ścinając drzewo przeliczamy jego wartość jako surowiec, tak? Ile to drewno jest warte i co my możemy z nim zrobić. Natomiast ścinając drzewo nie wliczamy w koszt tego ścięcia takiej rzeczy, że to drzewo oczyszcza powietrze, że to drzewo zamienia właśnie na przykład dwutlenek węgla na tlen, że to drzewo, jeżeli to na przykład była jakaś jabłoń, w ciągu roku daje nam jeszcze jakieś jabłka, które są ileś warte, tak? I to nie jest wliczane to, że my to drzewo tracimy. I tak naprawdę w ten sposób można z każdym komponentem środowiska postępować. No bo wracając do zasobów wody, no my też nie na
pogarsza swoją jakość, a jak pogarsza jakość, to na przykład mniej ryb możemy z niej wydobyć, albo no na przykład zamykane kąpieliska, tak, w związku z zakwitami sinic. No ja pamiętam, koło Łodzi są dwa takie zbiorniki duże, Sulejowski i zbiornik Jeziorsko, które w przeszłości przez lata były wykorzystywane, miały kąpieliska z ratownikami, takie miejskie, publiczne, ale w końcu się to przestało opłacać, bo coroczne zakwity sinic powodowały, że więcej czasu te kąpieliska były zamknięte niż otwarte. No i w końcu zrezygnowano z ciągłego utrzymywania tych kąpielisk. A to jest właśnie efekt też takiego traktowania środowiska jako odbiornika wszystkich odpadów i niewliczania tego, tych kosztów. I tak samo jest właśnie ze spalaniem paliw kopalnych, tak? Jeżeli my emitujemy te różne zanieczyszczenia do powietrza po śmiesznie niskich kosztach, no to to powodowało taką degradację tego ekosystemu, środowiska i klimatu i doprowadziło do takiej sytuacji, że teraz musimy szukać tak naprawdę alternatywnych źródeł, tak? I przez to, że to się tak długo przeciągało w czasie odejście od spalania paliw kopalnych, no to mamy teraz taki problem, że ta technologia jeszcze się na tyle nie upowszechniła, żeby była tańsza i żeby nie generowała wzrostu kosztów produkcji. A pana zdaniem to rzeczywiście jedynym wyjściem, do którego powoli trzeba się przyzwyczajać i oswajać z taką myślą jest, no, ograniczenie w jakimś znaczeniu jakości naszego życia? Znaczy, no nie chodzi też nawet o ograniczenie może, bo to trzeba było pewnie dokładnie w poszczególne różne dane. No ja bardziej się obracając w temacie wody, zwróciłem uwagę na taką rzecz. No tutaj się mówi dużo na przykład o suszy rolniczej, o problemach z produkcją żywności, Tak. o wzrostach ceny, a jednocześnie raporty pokazują, że 30% marnowanej żywności to jest żywność marnowana w naszych gospodarstwach domowych, tak? No to jeżeli są problemy i rosną nam koszty, to dlaczego my tą żywność marnujemy, tak? I pewnie tak można na wielu różnych produktach takie informacje pozdobywać. No tak samo wymiana telefonów czy innych urządzeń, bo wchodzi nowy model, no to nie jest tak, że to jest ograniczenie jakiegoś naszego super dobrobytu, tylko my powinniśmy wymieniać, kupować urządzenia czy rzeczy wtedy, kiedy poprzednie się zużyją i już się nie nadają do funkcjonowania, tak? A nie dlatego, że wychodzi nowszy model, a stary wywalamy. To jeszcze dopytam o działania, bo mówimy o takich działaniach i efektach na poziomie indywidualnych decyzji. A co możemy zrobić, albo na co możemy naciskać naszych kochanych posłów i premierów i prezydentów, których wybieramy co i róż w wyborach? Co można zrobić z perspektywy państwa, albo nawet szerzej Unii Europejskiej, byśmy ten efekt, o którym mówili, osiągnęli pewnie skuteczniej i szybciej? No bo jeśli coś będzie podjęte na poziomie centralnym, to szybciej się to odbije w efektach niż decyzje personalne na 100 klientów na dole. Tak, znaczy no tutaj rosnąca świadomość społeczeństwa i takie organizacja się oddolna, tak, bo ja to widzę dobrze na przykładzie z problemu ze smogiem. Zaczęły powstawać alarmy smogowe, chyba pierwsze, jeżeli dobrze pamiętam, w Krakowie. Później te alarmy smogowe powstały w wielu miastach większych. Później jakiś tam ogólnokrajowy ruch. No i finalnie mamy wprowadzone przepisy właśnie centralnie i lokalnie, które miały przeciwdziałać smogowi, ograniczenie spalania w tych kopciuchach i już w niektórych regionach widać poprawę i efekty tego działania. Więc tutaj trzeba na różnych szczeblach i trzeba też pamiętać o tym, że no, ci, których my wybieramy, zazwyczaj później spełniają oczekiwania swoich wyborców, tak? Jeżeli my nie będziemy mieć oczekiwań takich, żeby poprawić tą sytuację, no to zawsze będą jakieś inne priorytety. No bo tak mi się wydaje niestety, ale w kampanii wyborczej czasem ważniejsze jest coś, co emocjonalnie wywoła dużo, dużo burzy, a nie ten los na przykład naszej przyrody czy naszego świata za 10 czy 15 lat. Bo dzisiaj to sobie No pewnie jeszcze dokładnie. damy radę, ale co będzie za 5-10 lat, jak te problemy z suszą, problem z dostępnością wody, problem ze smogiem także, jak to wszystko się nawarstwi, no to już będzie inna kwestia. Po więcej wniosków i po więcej analiz odsyłamy na bloga Świat Wody. Rozumiem, że i tutaj pilnie patrzą Państwo na wszystkie te kwestie, o których rozmawiamy. Naszym gościem w poranku 7:09 był pan Sebastian Szklarek, autor tegoż bloga. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję panu. 7:09. Twój początek dnia.